Cześć, Druidowski, serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Evil Within. No i czas tak naprawdę na wyjście ponownie do naszego jakby wspaniałego, mrocznego świata, gdzie będziemy eksplorować. Ostatnio udało nam się pokonać znów kolesia z piłą mechaniczną i przede wszystkim zdobyć bardzo dużą liczbę punktów doświadczenia, które wydaliśmy na amunicję. Więc sądzę, że będziemy teraz troszkę oszczędzać naboje do rewolweru. I przede wszystkim poużywamy sobie troszeczkę tutaj strzelby. Albo wręcz można by powiedzieć, że moglibyśmy używać troszeczkę agonii. Tutaj nie mam niestety nic. Czy ja mogę go podpalić? Mogę. Fantastycznie. Przy okazji, da się to zniszczyć? Niestety nie. Przepraszam bardzo, coś tu jeszcze jest. Fragment mapy. Nie wiem, co te fragmenty mapy dają, ale są dość enigmatyczne, jeżeli miałbym powiedzieć, archiwum. Zobaczmy, czy tutaj cokolwiek z tymi mapami. Nie, serio. Nie wiem, co te fragmenty mapy dają. Nie mam tutaj czegoś takiego jak globalny dostęp do jakiejś mapy obszaru. Niestety. Okay, myślę, że będziemy łaźć ze strzelbą troszeczkę, albo nawet można by połazić troszeczkę z kuszą. To bardzo zachęcające. Oczywiście sprawdzimy sobie wszystko. Pięknie, weźmiemy strzykawkę. Weźmiemy też troszeczkę tutaj punktów. I już widzę, że to będzie miejsce. Już nie pamiętam dokładnie tego miejsca. Ale nie wygląda zbyt zachęcająco. Czy myślisz, że Kidman jest ok? Nie lubię, że używali go jako bait. Almost like someone's toying with us. No i doskonale wpadłeś na to. Ktoś się z nami na pewno bawi. Ten znowu dycha. Byleby się tego nie przemienił. Hang in there. Just a little further. Okej, no i musimy wejść do tego zamczyska niestety. Znaczy, generalnie przejść dalej. Ciekaw jestem, czy... Ten koleś miał głowę na karku. Na pewno jest ich więcej niż dwóch. Pięknie. Brawo, Jacob. Brawo. Oj, kolejnego weźli na ścięcie w takim razie. No nie za dobrze. A my nie mamy amunicji do snajperki. Albo już mamy. Dobra. Pięknie. Przeładuj broń. Ciekawe, czy uda się to zrobić w miarę rozsądnie, czyli na przykład jednym strzałem zabić dwóch. Okej. Okay. Na szczęście udało się. Myślałem, że może się to da troszeczkę lepiej rozegrać, ale... Przeliczyłem się. To świetnie. Dobra, świetnie. Gdzie teraz ja powinienem się udać? Tutaj na drugiej stronie coś może jest? Nope. Czy jesteś w stanie mi coś opuścić albo dać, cokolwiek? O, dziękuję bardzo. Się zastanawiam, jak przejdę na drugą stronę, ale Jacob właśnie rozwiązał problem. Gorzej. Cover me. Let's go. No nie wiem, czy let's go. Ja chciałem zobaczyć, czy jeszcze coś tutaj może jest się schowane.
Wow. Okej. Hehehe, piękne to było, piękne to było. Auć. O, wow! Oj, to było gorsze. Dobra, za chwilę zginiemy. To są te cholerne... Dobra, dajmy im się już zabić, bo to jest bez sensu. Niestety musimy zabić tego kolesia, który rzuca dynamitami, bo on jest śmiertelnie niebezpieczny. Albo bronić się na tej kładce. Też będzie całkiem sensowne. Mogę to przewinąć? Niestety, ale oni rzucają tymi dynamitami ze 100% skutecznością. Pięknie. Pierdziele, autentycznie. Okej. Teraz pozbierajmy fanty. Już idę. No nie, chciałem pozbierać najpierw. Chamska gra. Okej, na serio, będzie trzeba pooszczędzać amunicję do tego rewolweru, bo w innym przypadku będzie to bezużyteczne, jeżeli mam taki duży zapas, a nie mogę używać. Okej. No bo tak, tutaj nie ma już praktycznie nic. Okej, korzystamy ze strzelby w takim razie, albo z bełtów do kuszy. Przejdźmy na drugą stronę. Daliśmy do jakiejś małej wioski. Może też troszeczkę. Okej, widzę znajdźki. Choć bardziej bym przywitał z... lepiej bym przywitał amunicję. Bo tutaj niestety aż tak dużo nie mamy. No ale spoko. Na pewno coś tutaj jeszcze znajdziemy. Pięknie. Wiem, że jeszcze na tym etapie będą dwa kluczyki, które wypadałoby znaleźć. This looks like some kind of a marketplace. It looks deserted, just like everywhere else. We ought to keep moving. Większość rzeczy jest tutaj faktycznie opuszczona. W zasadzie gra przedstawia nam swego rodzaju pustkowie i niekoniecznie osadzone chyba w jednej linii czasu. To sprawdźmy najpierw sobie ten domek. Wydaje mi się, że tam możemy znaleźć kilkanaście fantów. Na przykład takie stoisko z amunicją byłoby zajebiste. O, świetnie. Mam amunicję do strzelby. Pięknie. Więcej punktów. Was a stern man, proud, and I thought intelligent, but he was also pious, a believer. Somehow he always supported the church, no matter what the newspaper said. He waved away the allegations as if they were infallible. The wretched, the vermin, the stern, all were taken in by that church. They were promised salvation and eternal life. But there's nothing they could promise that I couldn't take away. Końcówki nie usłyszałem niestety, bo zacząłeś gadać. No trudno. Dobra, podnieś bełty.
tutaj oślepiające. Z nich moglibyśmy sobie troszeczkę pokorzystać. Kolejne części, fantastycznie. I tu chyba będzie właśnie to, czego szukam. Tak jest, już przejście. Zaraz sobie wejdziemy. Aż jest tu statuetka. Pięknie. Ja to bym się nie obraził, gdybym znalazł teraz na przykład zamiast już punktów amunicję do rewolweru. Okay, czy da się w ogóle w jakikolwiek sposób zbadać ten domek? Zapewne nie. No dobra, musimy w takim razie iść z góry utartym szlakiem. Oczywiście tak się dokładnie rozglądam, czy nie ma gdzieś rzeczy, które moglibyśmy poniszczyć albo zabrać. Tutaj spróbujmy, może być amunicja. Nie. No punkty. Ale dobra, z punkty też mogą być. Ulepszymy sobie na pewno teraz. Myślę, że kuszę. Byłby to fajny pomysł. Okej. Okay. Troszeczkę amunicji do snajperki. Przyda się. Jedyna gra, w której naprawdę czasem muszę uważać na amunicję. W żadnej innej grze tak bardzo na to nie zwracam uwagi. Ile ja mogę mieć jeszcze amunicji do strzelby? Aha, 20 maksymalnie. No dobra, to z nią w takim razie będziemy teraz łazić. Skoro więcej tak naprawdę nie potrzebujemy. Pięknie. Da się tutaj coś otworzyć? Nope. Tutaj? Też nie. Jeszcze kilka skrzynek, wiem, cierpliwości moi drodzy, o właśnie o to mi chodziło. I amunicja do rewolweru, tylko że mało. Okej, czy ja chcę iść tędy? Czy pójdziemy tamtym małym przesmykiem, który był z boku? No okej, okay. Rozwiązało nam to już problem. Idziemy w takim razie. Zaraz tutaj po lewo była taka dróżka. Wiem, że na tym poziomie jest też jeden z bossów. Jeden z takich fajniejszych, bym powiedział nawet. Okej, okay. Trochę więcej punktów, świetnie. Teraz gdzie powinniśmy się udać? To jest dobre pytanie. Ja tak łażę, ale już nie widzę dokładnie, gdzie powinienem iść. Spróbuj może otworzyć te drzwi. A, widzicie, jednak przez te drzwi. To dobrze, się wróciłem. Okay, zaraz mi się podoba jego kaszel. On może się przemieni w najmniej... Ta architektura wygląda jak z middle ages. Tak, ale jest elektryczność. Elevators. This place can't be real. It's like jumbled up memories. I on tutaj bardzo fajną dał spostrzeżenie, że wszystko to wygląda jak wspomnienie. I faktycznie my znajdujemy się w czymś nierealnym. Nie będę wam dokładnie mówić w czym, ponieważ mogę wam popsuć wrażenia, ale na 100% nie jest to rzeczywistość. Is this what it was like, Seb? After the accident? Well, I never put a gun to my head. No, of course not. Just quietly sank into a bottle. We can't all be perfect. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. What else is there? We don't have time for this. I need my partner here. I'm counting on you.
Okej, okay, to go postawi na nogach. Świetnie. Moglibyśmy się tutaj chyba już przenieść do naszej... Cadra Hill Church. Do naszego bezpiecznego miejsca, z tego co widzę. Zapałki. Fantastycznie, weźmiemy wszystkie. Jeszcze jedna strzykawka. Wiecie co? Ja chyba sobie ulepszę ilość tych strzykawek. Zaraz się tym zajmiemy na pewno. Tylko najpierw chciałbym jeszcze tutaj sobie dokładnie wszystko obadać. Bo możemy się tutaj wrócić później, ale dobra, pójdziemy jeszcze. Bo mamy kluczyk. Dzięki kluczykowi może przy okazji będziemy mogli, nie wiem, dostać jakieś nowe dodatkowe fanty. Nie znam, czy akurat punkty, ale zaraz sobie obczajmy. To teraz, moi drodzy, ja chyba spróbuję sobie otworzyć coś po drugiej stronie, o tutaj. Spróbujmy może... Może tu? Okej, okay, bełt. I to bełt oślepiający. Okej, okay, no weźmy w takim razie kilka. Nie było to szczytem moich marzeń, dostanie tego akurat, ale zobaczmy, czy w takim razie możemy jeszcze sobie coś ulepszyć. Mamy 4800. Może starczy na kolejną strzykawkę. Byśmy zabrali sobie tą, którą znaleźliśmy. Zapasy, strzykawki. Oczywiście 5000. Fajnie. Bełty do agonii są już ulepszone. Do snajperki to raczej jest mało przydatne, bo będziemy mieć mało amunicji. Do tego bełty do agonii, wybuchowe bełty, zwykłe harpuny. Tu sobie ulepszymy w takim razie obrażenia. Nie? I na drugi poziom. Na trzeci w zasadzie już. Okay. Teraz potrzebujemy 10 tysięcy, a później na maksymalny, żeby jak najbardziej kosiło. I wiecie co? I troszeczkę sobie jej poużywamy. Okay. Zapiszmy grę. I myślę, że jest już wystarczająco mocna, by zabijać przeciwników jednym strzałem. Okay. Teraz pomyślmy, czy da się tutaj pozabijać niektórych z tych niemilców po cichu? Wleźliśmy sobie tu. O, chyba kojarzę to miejsce. Będzie chyba taki mini boss też. Będzie trzeba się sobie poradzić jakoś. Wiecie co, nie? Czy będzie właśnie używać tej latarni, czy też nie? O, Leslie! I na pewno ta drabinka się urwie. Jestem przekonany, on się wespnie i się urwie. Żebym ja nie był przypadkiem. Nie, wiedziałem. Dobra, Kidman to złapała wreszcie Leslie'ego, świetnie. Hey, that's Kidman. Who's that she's with? What I found. Seems to be in working condition. Go on ahead, I'll cover you. No, tylko żebyś to zrobił. O, widzicie, dobrze, że wszedłem jednak zapisać grę. No, bardzo dobrze. I ulepszyliśmy sobie troszeczkę sprzęt. Wow. Mógłbyś go... Nie mógłbyś. No widzę. A ty strzelasz też? O, świetnie. Dobra, wycofajmy się w takim razie. Może byś mi trochę pomógł? Pięknie.
Okej, wydaje mi się, że on zastrzelił tego, co trzeba. Tamtego też zastrzelił. Świetnie. Dobrze. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Bo tu się naprawdę przydałeś. Nie chciałem marnować na nich amunicji. I powiem wam, że po raz pierwszy... Nie, przepraszam, nie po raz pierwszy nawet. Okej, mamy wybuchowy bełt, to się przyda bardzo. Wiele razy ci nasi sojusznicy w tych takich najbardziej jakby trudnych sytuacjach są przydatni. Mało gier jest takich, które faktycznie to działa. Cudownie. Okej, amunicja do strzelby, tak więc troszeczkę pokorzystamy. Więcej amunicji do strzelby. Cóż na mnie takiego wypadnie? Jej! Duży koleś. Okej, mamy dużo amunicji, więc spoko. Pięknie. Fuch. Co drugi? O, super. O Boże, ten jeszcze biegać umie. Próbuję go podpalić. Mi to przeszkadza, że mnie tak potrubował. Sio, przeładuj broń. Koniec? Wow. Okej. Dwóch załatwionych i to ciężkich. Jeszcze jeden? Nie, mam nadzieję, że już nie. Let's meet up by the horse statue there. Super. Dobra, i nie zauważyłem. Właśnie. Mam nadzieję, że właśnie, że nie było czegoś takiego, że nie zebrał tych wszystkich naboi. Okej, weźmy w takim razie to sobie. 4. No, zużyłem sporo tej amunicji. Zmieniam sobie na bełty. Tak, miałem korzystać generalnie z tej broni, oczywiście korzystam z czegoś innego. Czy tu jest coś, czego. Pięknie. Są jeszcze dodatkowe punkciki. Prawie 10 tysięcy już zebraliśmy. Świetnie. Co pójdziemy teraz ten zobaczyć, czy tutaj można coś znaleźć fajnego. I jakaś notatka. Notatka z cmentarza. Walt. Ruszam, by odzyskać Donę. Wiem, jak dostać się do legowiska wilka. Odzyskam ją. Nie pozwolę, by została złożona w ofierze. Nie podążaj. Za mną zostań i pilnuj rodziny. Odzyskam ją, Daniel. Mamy wspomnienie. Mamy też. Dostaliśmy też wzmiankę o nowym bosie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie idziemy na dół. Okej. Okay. Znowu cofnęło na siłę tutaj. W sumie to nie wiem po co. No dobra, zróbmy save'a. Wydamy sobie może troszeczkę tych punktów. Choć ja bym chciał zachować też do 10 tysięcy. Więc wracamy. Ale raz, tylko ja chciałem sprawdzić ten cmentarz dokładnie i zapewne tam były jeszcze jakieś rzeczy do znalezienia i już gra mi nie pozwoliła. Czyli co, zaskoczyliśmy jednak? Cudownie. Okej, tędy raczej nie przejdziemy.
I jesteśmy w katakumbach. Nice. Pięknie. I w tych workach na pewno są ludzie. Na 100%. Idealne miejsce po prostu na piknik. Dobra, zasuwam dalej. Mhm. Tak, tutaj będzie kolejny z kluczy. W jaki sposób będzie trzeba rozwiązać tą zagadkę? Ja ją kiedyś zrobiłem sobie na... Okej. No właśnie, tu gdzieś powinien być kluczyk. Można go zdobyć tylko w momencie, w którym... jest, wiecie, na tym... na tej kładce. Okej, tam jest, świetnie. Poczekamy. A może się to uda zrobić ręką? Teraz. Pięknie. Dobra, kluczek jest nasz, fantastycznie. No i co? Ja wrócę do was za chwilkę, jak wykombinuję, jak to otworzyć, bo to jest po prostu kombinacja tutaj różnego rodzaju. Doesn't mean anything to me, should it? Hold on a second. I jotted something down earlier. It seems the sacrifices need to be lowered onto the proper altars, and the safe way to him will be open. Okej, ja wrócę do was, jak to rozwiążę, bo zawsze robiłem to na chybił trafił. No hej, hej. Dobra, wiesz co, chyba nie było zbyt trudne, po prostu podniosłem to z 7. Czyli ten, który jest odpowiada za 7. Wydaje mi się, że chyba zrobiłem to dobrze. Weźmy sobie jeszcze tutaj fanty kolejne. Okej, okay, amunicja troszeczkę do rewolweru przyda się bardzo. Troszeczkę więcej punktów. I pod... O! Właśnie, o to mi chodziło. Bełty do kuszy. Świetnie. Dużo fantów. Fantastycznie. Jeszcze więcej punktów, świetnie, ale amunicji już brak. Dobra, mamy w zasadzie 5 możliwości zabicia przeciwników. I wydaje mi się, że to jest... Wow, what the fuck? Okej, okay, czyli niekoniecznie o to chyba chodziło. Spróbuj może tego, tym ruszyć. Nie wiem, czy widzicie, ale zatopiło się w... O. Jeszcze nie. Chyba spróbujmy może przejść. Przerażające. Dobra, teraz to. No i spróbujmy jeszcze obniżyć raz to. Czy teraz będzie dobrze? Nope. Dobra, w takim razie to do góry. Bo mi się wydawało, że Sebastian powiedział, że coś słyszał. Teraz. Tak, chyba jest dobrze. Dobra, fantastycznie udało się. Wow. No z tego się bardzo cieszę, że było dobrze i coś obrzydliwego się właśnie tutaj podnosi. To jest jakaś winda. Ja bym chciał zobaczyć, czy może są fanty gdzieś w okolicy. Za chwilkę też będziemy kończyć, myślę, że odcinek. Dobrze, w takim razie wejdźmy do tej windy, która bez trudu może nas utopić. Nie przejmujmy się tym.
Josephie? Joseph czy Jacob? Chyba Joseph. No i powoli będziemy się chyba zbliżać do tego bossa, o którym wam mówiłem. Była wzmianka o wielkim wilku. To na pewno nie będzie dla nikogo wielką niespodzianką, że kolejnym bossem będzie gigantyczny wilk. Wow. Co to jest? Dobra, jakieś eksponaty dziwne. Jesteśmy chyba w tej części nowszej. Okej, okay, więcej amunicji do strzelby, fantastycznie. Tam jest jeszcze więcej eksponatów. Niektóre z nich chyba udają żywe. Jeszcze jedna strzykawka. Wiecie co, sobie zrobię w ten sposób, że użyję jednej strzykawki, żeby się troszeczkę podleczyć. I weźmiemy sobie to. Pięknie. No i tutaj jeszcze na zakończenie się tego odcinka sprawdzimy sobie notatkę z laboratorium na cmentarzu, numer 1. Z Bożą pomocą sieroty bliźniaki przeżyły, zostały ochrzczone i zaaplikowano im leki. Neun i jego brat Zechn szybko odzyskali siły, ale też szybko postępowała aberracja. To oczywiste, że są bliźniakami, ale z jakiegoś powodu ich wskaźnik rozwoju są absolutnie identyczne. But. 12 godzin po zaaplikowaniu serum neuron, taki sam wzrost temperatury ciała, ból w kończynach dolnych, 24 godziny. Trochę przybierają na wadze i rosną. Czynności życiowo ustabilizowane, krótkie okresy snu, 36 godzin, półprzytomni rozmawiają z wyimaginowaną osobą. 48 godzina po zaaplikowaniu serum. Pobudzenie zaaplikowano środek uspokajający. Mam wrażenie, że to jest tych dwóch, których zabiliśmy. Wiecie? Okej. No i cóż, moi drodzy, tutaj w takim razie podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, ponieważ tutaj mamy nawet pokazane, z czym będziemy się za chwilę mierzyć. No, więc do zobaczenia. Hej, pa, pa.